Skoncentrujmy się teraz na dzieciach, które przecież tak naprawdę są najważniejsze w aspekcie gwiazdobrania i dawania. Dzieci nie mogło zabraknąć na tej imprezie. Tak więc dla nich było też specjalne miejsce do zabawy, gdzie stały dyżur pełnił zespół opiekunów poświęcający swój czas wyłącznie dzieciakom. Z drugiej strony, dzieci nie przyszły tu tylko po to, aby się nimi zajmować, bo ogromną część programu artystycznego, oglądanego przez dorosłych, wypełnili właśnie najmłodsi obywatele miasta. Tu pokazano najznakomitsze występy, okraszone wymyślnymi strojami, wszelaką charakteryzacją oraz szeregiem skrupulatnie przygotowanych rekwizytów. Wszystko to pod czujnym okiem pracowitych opiekunów oraz czujnym uchem akustyka, aby profesjonalizm artystycznych wydarzeń był pełen i żeby do tańców nie zabrakło muzyki. Zabawa kwitła więc w najlepsze, zarówno na scenie, jak i na widowni. Być może nastrój świąteczny nie wiąże się bezpośrednio ze sportowymi zmaganiami. Jednak w Józefowie turniej halówki jest chyba nieodłączną częścią gwiazdobrania. Zawodnicy dają z siebie wszystko, bo chodzi nie tylko o puchar, ale też o ten sam cel, który przyświeca jarmarkowi, czyli niesienie pomocy chorym dzieciom z Józefowa. Sportowy duch musi być obecny, chociażby jako przeciwwaga do emocji rodem z giełdowego parkietu, towarzyszących licytacji przedmiotów, z których sprzedaży dochód wesprze oczywiście potrzebujące dzieciaki. Już cudownie, 60, o tam już pani ma 70, 70 zł, proszę państwa, mamy już po raz pierwszy, 80, 90, no i o to chodzi. Stop, mamy już 100 zł za Gidusia, pięknego, jedynego, cudownego, kto z państwa da jeszcze więcej, 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi, 110 i proszę państwa 110 po raz, 120, 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi i 120 po raz, 140, dobra, 140 po raz pierwszy, 140 po raz drugi, 140 po raz trzeci, sprzedane. Nawet po ruchach aukcyjnego młotka można wywnioskować, że zebrani goście grosza nie żałują, a organizatorzy jeszcze raz dowiedli, że wspólne działanie w dobrym celu ma sens i jest skuteczne. To nasze kolejne już gwiazdobranie, 6. edycja. Jesteśmy tutaj dlatego, że spotykamy się z naszymi sąsiadami, znajomymi, miło spędzamy czas i nastrajamy się tak świątecznie, ale tak naprawdę pomagamy. Pomagamy dzieciakom, które potrzebują. Dzieciom z Józefowa, które tak naprawdę potrzebują tej pomocy. I my ją dajemy. Także cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, że pomogliście nam i fajnie, myślę, będzie spotkać się za rok. Myślę, że ta impreza będzie z roku na rok coraz większa, coraz więcej będzie przynosiła wszystkim satysfakcji. Także wracamy tutaj za rok i zobaczymy się niebawem.